Dzień dobry, nazywam się Mateusz Maciejewski. Jestem pracownikiem firmy PJP Makrum S.A. Mieliśmy okazję poznać się podczas filmu przedstawiającego granulator destruktu asfaltowego w wersji V4, czyli jeden z najnowszych i najbardziej innowacyjnych produktów Makrum. Jednak Makrum to nie tylko nowe realizacje. Jako producent, który na przestrzeni 150 lat sprzedał dziesiątki tysięcy maszyn krusząco-mielących, posiadamy wykwalifikowaną kadrę serwisową, która dba o poprawną pracę urządzeń Makrum na całym świecie. Obecnie znajdujemy się na terenie zakładu jednego z naszych klientów, który jest wiodącym producentem w branży gazobetonów. Klient w procesie produkcyjnym wykorzystuje dwa młyny kulowe produkcji Makrum o oznaczeniu 4157. Młyny te są używane do mielenia piasku kwarcowego, który poddawany jest mieleniu na mokro. Po ponad 20 latach bezawaryjnej pracy klient zdecydował się na naprawę elementów napędowych jednego z młynów. Obecnie jesteśmy już na ostatnim etapie realizacji. Chłopaki zakładają osłony oraz uszczelnienia. W dniu dzisiejszym planujemy uruchomienie oraz odbiór urządzeń po przeprowadzonym serwisie. Pozwolę sobie przedstawić Państwu zakres przeprowadzonych prac, w których skład wchodziło. Wykonanie oraz montaż nowego wału i koła zębatego przystawki napędowej, wymiana łożysk, oczyszczenie oraz obrócenie wieńca zębatego, wykonanie pomiarów oraz ustawień luzu międzyzębnego i wierzchołkowego, wyosiowanie elementów napędowych. Po zakończeniu prac zostanie sporządzony również raport z wykonanych pomiarów i ustawień. Jak widać, klient przykłada dużą uwagę do stanu technicznego, jak i wizualnego prezentowanych urządzeń. Są to urządzenia z lat 70., a prezentują się naprawdę nieźle. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli posiadacie Państwo urządzenia Makrum, które wymagają remontu lub wykonania części zamiennych, zapraszamy Państwa do kontaktu. Do zobaczenia w kolejnych filmach.